Ludzie, którzy tu mieszkają, są szczęśliwi nie tylko dlatego, że słoneczne niebo rozjaśnia charakter każdemu, kto przyjedzie choćby na chwilę. Wyjątkowy w całym regionie dodatni przyrost naturalny sprawia, że w Suwałkach po prostu chce się żyć. Pogodny nastrój Suwałkom dają niepospolici ludzie, którzy tworzą to miasto. Podobnie jak Maria Konopnicka, Aleksandra Piłsudska czy Andrzej Wajda, kolejne pokolenia Suwałczan każdego dnia budzą się, by z nową energią promieniować na miasto, Polskę, a często na cały świat. Ostatnie lata to historyczny rozwój Suwałk. Potwierdzają to liczne inwestycje jak Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód, po Centrum Rozrywkowo-Handlowe z XXI wieku Suwałki Plaza z trzema salami kinowymi i Centrum Rozrywki Fantasy Park. Jednocześnie miasto staje się coraz ważniejszym ośrodkiem gospodarczym północno-wschodniej Polsce. Każdego dnia zaczyna tu pracę ponad 7 tysięcy przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Nowoczesne technologie wkraczają do miasta, które świętuje 300. rocznicę nadania praw miejskich. Oprócz nadziei na dalszy rozwój, miasto już teraz przynosi swoim mieszkańcom dużo radości i dumy każdego dnia. Zmodernizowana została hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu nawet amatorzy mocnych wrażeń mogą wspinać się po sztucznej ściance. Dużą atrakcją miasta jest jeden z najnowocześniejszych w Polsce akwaparków. Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze doprowadzi do powstania nowoczesnego obiektu z szatniami i jacuzzi, podgrzewaną i oświetloną płytą boiska. Odnowione zostały ulice i place, plaże i miejsca rekreacji. Wybudowano 40 km ścieżek rowerowych. Wyjątkowe położenie geograficzne sprawia, że turyści przyjeżdżają podziwiać miasto i jego urokliwe okolice z kilku sąsiednich państw. Nieopodal znajduje się Litwa, Białoruś i Rosja. Nowoczesność, rozwój i plany na przyszłość przyjaźnie funkcjonują z tradycją i przywiązaniem do wartości. Jednym z najsmaczniejszych akcentów Suwałki i okolic jest żywa, regionalna kuchnia. Miejscowe przysmaki to m.in. kartacze, babka i kiszka ziemniaczana. Przepyszne soczewiaki, wędzona sieja, sielawa, węgorz, a na deser sękacz czy mrowisko. Słynący z gościnności, serdeczności i otwartych umysłów mieszkańcy Suwałk coraz skuteczniej przyciągają kolejne pokolenia turystów. Znakiem firmowym Suwałk jest wyjątkowy klimat, piękne widoki oraz czyste środowisko. Skupisko niepowtarzalnych widoków zapewnia sąsiedztwo Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego z jeziorem Wigry, nad brzegami którego stoi legendarny pokamedulski klasztor. Suwałki są miastem magicznym, żywym i bogatym w plany na przyszłość. Położenie w pobliżu planowanej transeuropejskiej drogi Via Baltica pozwala oczekiwać pogodnej przyszłości miasta, które już niebawem jeszcze pełniej będzie korzystać na wymianie towarów i usług, tym razem z całej Europy.
Jak powstają tu nowe idee, najlepiej można zobaczyć latem, kiedy Suwałki stają się tętniącym życiem, wielokulturowym tyglem przyciągającym ludzi z całej Europy. Suwałki Blues Festival, letnia filharmonia AUKSO, letnie koncerty przy fontannie, plenerowe kino letnie, plenerowe spotkania teatralne, festyn jaćwiecki, piknik kawaleryjski i wiele innych imprez składa się na obraz miasta, które nigdy nie zasypia. Na wystawach sztuki można tu spotkać pracę czołowych polskich artystów. Wiele lat czekały Suwałki na okres spontaniczności, rozwoju i zabawy. Budowa sali koncertowo-teatralnej na 700 miejsc sprawi, że znane już na całą Polskę koncerty, festiwale i przedstawienia zyskają w ten sposób nową oprawę na miarę XXI wieku. Suwałki kwitną i tętnią życiem. Słoneczna pogoda towarzyszy tu ludziom cały rok, bo w Suwałkach mieszkają przede wszystkim pogodni ludzie. Suwałki, pogodne miasto.